W Kalifornii czcimy wielonarodową kulturę życia. Smakowita wiara z ojcem Leonem. Pokarm dla ciała. Strawa dla duszy. Hrabstwo Orange. Jesteśmy w mieście Santa Ana w diecezji hrabstwa Orange. W centrum kulturalnym Wietnamczycy mogą wyznawać wiarę katolicką. Co tydzień przychodzi tu 7 tysięcy ludzi, by się nią delektować. Poznamy sanktuarium wietnamskich męczenników. Spotkamy się z kustoszem tego miejsca, ojcem Kiemem Tramem. Dowiemy się, jak tu się przekazuje wiarę następnemu pokoleniu. Ojciec Kiem Tram jest dyrektorem wietnamskiego centrum katolickiego. Proszę, opowiedz mi o historii tego miejsca. Ilu gości tu przychodzi? Pierwsi Wietnamczycy, którzy przybyli do Stanów, osiedlili się w Kalifornii. W 1975 roku w tej diecezji było ich zaledwie 3 tysiące. W 1883 roku było ich już 7 tysięcy. W 1995 roku było 30 tysięcy, a obecnie jest nas 60 tysięcy. Dlaczego przyjeżdżają do Kalifornii? Wybierają ten stan ze względu na pogodę. Dla nich to najlepsze miejsce. Swoją posługą obejmujecie wielu ludzi. Ilu przybywa do sanktuarium w weekendy? Organizujemy różne rekolekcje i uroczystości. Przybywa nawet 300 grup co weekend. Codziennie odprawiamy mszę świętą o 9 rano dla 130 osób. Czego wierni mogą się spodziewać w centrum? Codziennie przychodzą na mszę świętą. Przyjeżdżają tu na weekend. Czasem są tu pierwszy raz. Chcą poznać z bliska swoją kulturę. Macie tu sanktuarium? Tam jest sanktuarium wietnamskich męczenników. 117 zaliczono w poczet świętych. Mamy też grotę Matki Bożej z Lawan. W okresie ewangelizacji Wietnamu wielu wyznawców zginęło za wiarę. Ponad 200 lat temu Matka Boża objawiła się w wiosce Lawan w środkowym Wietnamie na znak pocieszenia dla prześladowanych. Ile rodzin tu przybywa? Odwiedza was młodzież? Tak. Jaka jest wiara młodych ludzi w kulturze wietnamskiej? W diecezji Orange na mszę świętą o 9 rano przychodzą głównie ludzie starzy. Obecnie w naszej diecezji jest 15 wspólnot wietnamskich. Co weekend są spotkania ruchu eucharystycznego młodych. W jednej z parafii co weekend przychodzi na różne zajęcia 700 dzieci. Ośrodek powstał, bo wielu Wietnamczyków nie zna angielskiego. Tu mogą się go nauczyć. Czy młodzież mówi po wietnamsku i po angielsku?
Wspólnoty wietnamskie istnieją w 15 parafiach. Część mszy świętych odprawia się po wietnamsku, a część w dwóch językach. Dla młodzieży wygłasza się kazania po wietnamsku i po angielsku. Wiele się tu dzieje. Kocham Wietnamczyków, bo cenię ich kulturę i przepadam za ich kuchnią. Uwielbiam pho. Gdzie zjem najlepsze? W hrabstwie Orange działa ponad 300 wietnamskich restauracji. W wielu podają pho, czyli wietnamską zupę z makaronem. Gdzie podają coś jeszcze prócz zupy? Mamy wiele dobrych lokali. Z tych 300 prawie 100 należy do katolików. Ruszajmy w drogę, bo zgłodniałem. Dziękuję, Ojcze, za zaproszenie. Poprosimy naszego Pana, aby Wam wszystkim błogosławił. Odwiedziliśmy Wietnamskie Centrum Katolickie. Ojciec Kiem poradził, abym lepiej poznał kuchnię wietnamską. Jesteśmy w restauracji Czosnek i Szczypior. Christine jest szefem kuchni. Co dla nas przygotowałaś? Kieszeńca z czosnkiem. Szaszłyk z jagnięciny. Wygląda świetnie. Filet mignon z kurczakiem. Rolatki z łososia. To jest piękne. Sałatka z pomelo. Ta sałatka trafiła na listę 10 najlepszych dań Los Angeles Times. Poprosimy Boga o błogosławieństwo. Niosą kolejne dania. Dajcie mi spróbować sałatki. Ile restauracji stanęło do konkursu? Ponad 20 tysięcy. A wy dostaliście się do pierwszej setki. Podoba mi się, że wykorzystałaś lokalny składnik. Co to jest? To nasze słynne święte chrupiące skrzydełka. Święte i chrupiące. Niesamowite. Chrupiące z zewnątrz, a soczyste w środku. A dlaczego święte? Bo są na pewno chrupiące. Dlatego, że je pobłogosławiliśmy. Tradycje się zmieniają, stają się wielokulturowe, ale wciąż opowiadają się za życiem. Ze skrzydełkiem w ręku wyruszamy dalej. Odwiedzimy Wahu Taco Wingalama. Jestem w jednym z 65 lokali sieci Wahu Taco. Podają tu pyszne jedzenie w stylu fusion. Ta znakomita restauracja należy do szefa kuchni Winga Lama. Opowiedz mi o swoich doświadczeniach kulinarnych. Grupa przyjaciół z południowej Kalifornii chciała mieć miejsce na spotkania po surfowaniu. Z całej paczki tylko my mieliśmy doświadczenie, bo rodzice mają restauracje na całym świecie. Pochodzę z Brazylii. Pochodzisz z Brazylii? Teraz jesteśmy Amerykanami. Ale właściwie jesteś Chińczykiem? Zgadza się. Tu spotyka się wiele kultur. Skąd czerpiesz inspirację? Nazywamy to jedzeniem surfera.
Na hawajskich plażach dostaje się lunch na talerzu. Mamy takie dania. Tam jada się sałatkę z makaronem, u nas czarną fasolę. Przecież pochodzę z Brazylii. W Meksyku surferzy po wyjściu z wody jedzą taco z rybą. Co zrobisz dla nas? Danie, które nazywam taco, inspirowane Azją, oraz tradycyjne taco rybne. Przyrządźmy coś do jedzenia. Jasna sprawa. Obłogosławiłem dania, więc teraz ich skosztuję. Zwykle jada się je palcami, ja muszę się zachować elegancko. Jak to się zaczęło? Ojciec całe życie prowadził restaurację. Kiedy przyszedł czas przekazania nam pałeczki, spytał, czy chcę gotować chińskie dania. Przyznałem, że wolałbym robić coś innego. Ojciec ułatwił mi stworzenie własnej marki. Zaczęliśmy w 1988 roku. Dziś mamy 65 lokali w 7 Stanach i jeden w Tokio. To jest niesamowite. Przyprawy zwalają z nóg. Teraz rozumiem, dlaczego macie tu bar. Nigdy nie jadłem solandry przyrządzonej w ten sposób. Zjem ją do końca z całym serem. Przepyszna surówka z kapusty. Jedzenie jest wyborne. Co je wyróżnia? W niewielu lokalach tak zwanej szybkiej obsługi potrawy przyrządza się od zera. Wybieram surową rybę lub mięso i przygotowuję na Twoich oczach. Codziennie wszystko jest świeże. Codziennie? Owszem. Ile osób u Was pracuje? Mamy kilka tysięcy pracowników. Część jest z nami od początku. W tej branży rzadko się to zdarza. Jesteśmy z tego dumni. Jedzenie jest wyborne. Goście doceniają, że jest świeże i zdrowe. Tak wiele robicie dla wspólnoty. Lista jest długa i imponująca. W jaki sposób działacie? Każdy może wnieść swój wkład. Pomagamy fundacjom w zbieraniu środków. W ten sposób zapoznajemy ich pracowników z naszym menu. Wspieramy wszystkie krajowe organizacje w działalności charytatywnej. Bierzemy udział w ich poczynaniach. To jedzenie przywodzi na myśl dom. Kto jest dla ciebie wzorem? Mój ojciec przekroczył 80. Powtarza, że sekret długowieczności kryje się w użyciu najlepszych składników i najprostszej metody gotowania. Oboje rodzice są tego przykładem. Będę jadł dalej. To połączenie smaków przenosi całe danie na inny poziom. Takie jedzenie sprawia przyjemność. Będę więc jadł i gawędził z tobą. Natchnąłeś mnie do zrobienia czegoś niezwykłego. Nie dla tych, wśród których posługuję, lecz dla tych, którzy potrzebują inspiracji. Wspaniałe. Strawa dla duszy. W katolicyzmie najpiękniejsza jest jego wielokulturowość. Łączy ludzi z najróżniejszych stron świata. Ogromne wrażenie wywarło na mnie przyjęcie wiary przez społeczność azjatycką. W Azji nie ma krajów tradycyjnie chrześcijańskich. Głód Boga przyniósł tam wiele nawróceń. Jestem pewny, że niedługo Azja będzie uczyła kraje tradycyjnie chrześcijańskie, czym jest głód Boga. Strawa dla duszy.
Wracamy do gotowania. Jesteśmy w domu Carol Harrell w hrabstwie Orange. W Newport Beach są z nami niezwykli goście. Paul J. Kim, Andrew Wobbacher oraz Jacqueline François. Znamy się z Filipin. Przybij piątkę. Są niezwykli. Jeżdżą po świecie i ewangelizują. Mają do czynienia z kulturą życia. Przygotujemy wielokulturowy posiłek. Przyrządzę taco, wymyślone przez Winga Wama z Wahoo Taco. Misja świętego Jana Capistrana zainspirowała mnie do połączenia smaków w tortilli. Do taco z rybą dodam pietruszkę i skórkę z cytryny. Kurczaka połączę z oliwą, czosnkiem i rozmarynem, tak jak podają w czosnku i szczypiorze. Przygotujemy wołowinę doprawianą sosem teriyaki, jak to robi Wing Lam. Na koniec surówka z rozmaitych składników. Kiedy będę kroił, nałożysz ser na tortillę, tylko nie na bałagan. Mam posypać? Posypcie. Podróżujecie po całym świecie. Czym się zajmujecie? Prowadzę modlitwy i urządzam konferencje. Jeżdżę na spotkania z młodzieżą od Nowej Zelandii po Włochy, po całym świecie. Znasz te wszystkie języki? Nie. Mówisz po angielsku. Mam z tym kłopot. Na przykład podchodzę do kogoś we Włoszech, by spytać, o której jest msza. Zwykle są to stare kobiety. Odpowiadają po włosku. Istnieje język, który znają wszyscy. To jedzenie. Urodziłeś się w Stanach, ale jesteś pochodzenia koreańskiego. Zgadza się. Czym się zajmujesz? Poza graniem, tańcem i zwracaniem na siebie uwagi. Żartuję. W czasie wolnym lubię posypywać serem quesadillas. Więcej czy wystarczy? Więcej. Wing Lam sypie całe mnóstwo. Kiedy nie sypię sera, pracuję jako wykładowca motywacyjny. Jestem muzykiem. Opowiadam dowcipy. Robię to na cały etat, tak jak Jakey. Cieszę się, że mogę nawiązać kontakt z dzieciakami, za które się modlicie. Nie przestawajcie, módlcie się za nas. Odwiedziłem wiele miejsc, spotykałem najrozmaitszych ludzi z różnych kultur i krajów. Jakie są wasze doświadczenia? Andrew, zaczynasz misję. Uczysz także w szkole średniej. Z czym się spotykasz? Wielu niepokoi przyszłość Kościoła. Czy słusznie? Kiedy wy posługujecie? Powinniśmy się tym przejmować. Młodzież wie, że potrzebuje czegoś więcej niż to, co proponuje jej świat. Widać to zwłaszcza przed maturą. Pracuję w katolickiej szkole średniej o kwadrans drogi stąd. To miłe miejsce, nieźle wyposażone. Dzieciaki już wiedzą, że są na świecie sprawy ważniejsze niż dobra materialne. Świat je przekonuje, że mają się bawić i uprawiać sport, a one odkrywają, że potrzebują Boga. Można do nich dotrzeć, spędzając z nimi czas. Często jesteśmy w drodze, ale gdy się spotykamy, świętujemy. Przygotuję dla nich posiłek inspirowany odwiedzonymi przez nas restauracjami. Zacznę od kurczaka, bo to zajmie najwięcej czasu. Później wołowina. Na końcu ryba. Muszę przyznać, że to jest pięknie posypane. Wstawiam to do piekarnika i zaczynam. Strawa dla duszy. Odkryłem, co łączy wietnamskie centrum katolickie, kerstin z czosnku i szczypioru i Wahoo Taco Winga Lama. Wszyscy wiele poświęcili, aby spełnić swoje marzenia. My, katolicy, często o tym zapominamy. Chodzimy do kościoła, chcąc coś tam uzyskać. Ale wiara wymaga od nas również poświęceń. Owoce przynosi nasz wkład w wiarę.
Strawa dla duszy. Przygotuję taco z kurczaka. Kroję dwie piersi w kostkę, około 800 gramów. Doprawiam łyżeczką rozmarynu i roztartym czosnkiem. Rozgrzewam na patelni oliwę, podsmażam mięso na rumiano, doprawiam solą i pieprzem. Na dania z wołowiną biorę polędwicę lub antrykot. Odkrawam tłuszcz, kroję na cienkie paski, wlewam na patelnię oliwę, wrzucam mięso. Dopiero wtedy doprawiam solą i pieprzem. W stylu Winga Lama dodaję teriyaki. Teraz taco rybne. Kroję na centymetrowe paski trzy filety z kory feny. Doprawiam solą i pieprzem. Wlewam oliwę na patelnię. Wrzucam rybę i świeżo posiekaną natkę. Skrapiam sokiem z cytryny. Strawa dla duszy. Ludzie często biorą mnie za Wietnamczyka. Jestem Filipińczykiem, ale nasze narody mają dużo wspólnego. Wiele wycierpieliśmy. Kiedy myślimy o przeszłości Wietnamu, o wojnach, o męczennikach, zwraca uwagę jego wytrwałość w wierze. Wietnamczycy, jako pierwsi w Nowym Orleanie, odbudowali wspólnotę po huraganie Katrina. To dowód, że wiara, rodzina i wspólnota przyjaciół pomagają tworzyć kulturę bez względu na to, co spotyka nas w życiu. Strawa dla duszy. Ludzi ma łączyć wielonarodowa kultura życia. Matt pomagał nam w realizacji tego odcinka. Jest z nami Bobby, to mąż Jackie i jedno z ich dzieci. Chcesz taco? Z górą guacamole dla niej. Wszystkim zależy na powrocie młodych do kościoła. Jak można to zrobić? Tajną bronią w ewangelizacji młodzieży jest pizza. A co ty byś powiedziała? Paul ma rację, mówiąc o pizzy. Równie ważna jest wspólnota. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Łączy nas miłość do Boga. Nasze rodziny trzymają się razem. Andrew przychodzi do nas i opowiada o swoich kłopotach. Cytowałaś Pawła VI. Jak to brzmiało? Paweł VI mówił, że ludzie chętniej słuchają świadków niż nauczycieli. Słuchają nauczycieli, jeśli ci są świadkami. Prowadzimy konferencje, ale musimy żyć tak, jak o tym mówimy. Ludzie, a zwłaszcza młodzież, wyczuwają kłamstwo. Trzeba potwierdzać swoim życiem prawdę słów. Andrew, jesteś nauczycielem. Przyrządzam ostatnie danie. To surówka zainspirowana czosnkiem i szczypiorem i Wahoo taco. Pobłogosławimy ten posiłek, pracę, którą w niego włożyliście, a zwłaszcza wasze świadectwo wiary. Spróbujcie. Chcę poznać wasze zdanie. Rozmawiamy o ewangelizacji młodzieży. Chyba nie uświadamiamy sobie, ile oni muszą poświęcić. Milczycie. To dobry znak. Co powiecie? Bardzo dobre. Samo spotkanie z tymi ludźmi w hrabstwie Orange było łaską, nie tylko ze względu na piękną pogodę. Widać tu głęboką wiarę. Ci wspaniali przyjaciele upowszechniają wielonarodową kulturę życia. Co sądzi Abigail? Smakuje ci sos? Pyszne! Wiara zaczyna się tam, gdzie jest rodzina. Mamusie i tatusiowie, nie liczcie, że ci ludzie to za was załatwią. Musicie praktykować swoją wiarę. Zrobię coś dla siebie. Jakieś uwagi końcowe? Chcę przygotować sobie taco. Jestem młody, żyję wiarą. Lubię słuchać historii innych ludzi. Dzieci pragną być wysłuchane. Chciałyby też wiedzieć, że komuś zależy na nich, na ich życiu duchowym, na ich domu. Kiedy się to połączy, uzyskuje się wspaniałą reakcję. Ludzie nie chcą wyłącznie słuchać kazań. Pragną wypowiadać swoje opinie.
Spotkałem się z tym nieraz. Wspominałeś coś o pizzy. Rozmowa przy jedzeniu. Jezus wykorzystywał jedzenie w nauczaniu. Rozmnażał je, rozdawał za darmo. Stał się pokarmem. Poświęćmy sobie trochę czasu, wysłuchajmy swoich historii. Nie skupiajmy się na ekranie iPhone'a czy iPada. Odłóżmy je i porozmawiajmy poważnie. Kultura życia zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni. Możemy dać tylko to, co mamy. Chociaż to ja was nakarmiłem. To wy wiele mi daliście. Chcę dokładkę. Będzie się delektowała jedzeniem. Mam nadzieję, że podobała wam się smakowita wiara z hrabstwa Orange. Dzięki, ojcze. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Leszek Zdun. Thank you.